procencie składany rozwijaj się. Procencie składany rozwijaj się. Pójdę do bankierów, pójdę do bankierów, zapytam się. Pójdę do bankierów, pójdę do bankierów, zapytam się. Procent składany, szybka inspiracja. Cześć, w tym odcinku opowiem, kiedy płacisz dwa razy więcej za nieruchomość, kupowaną oczywiście w kredycie hipotecznym. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz 100 tysięcy w kredycie hipotecznym na 30 lat i oprocentowanie kredytu wynosi 5,31%. Przejdźmy do obliczeń. 12 razy w roku spłacasz kredyt. Przez 30 lat daje to łącznie 360 miesięcy. Oprocentowanie jest 5,31. Kredytu dostałeś 100 tysięcy złotych. Kredyt jest spłacony do zera. Rata 555 zł i 93 grosze. Jeżeli ją przemnożymy teraz przez ilość spłat, czyli przez 360, wychodzi 200 133 zł i 29 groszy. Jaki z tego wniosek? Jeżeli twój kredyt hipoteczny, taki 30-letni, jest oprocentowany na poziomie 5,3%, to kupujesz nieruchomość dwa razy drożej. Wziąłeś 100 tysięcy, oddajesz 200. Wziąłeś 500 tysięcy, oddajesz 1 milion. Wziąłeś 1,5 miliona, oddajesz 3. Łatwo to policzyć. Ty też się możesz tego nauczyć. Pozdrawiam, Andrzej Festak.